Witam wszystkich serdecznie oraz kolejny na moim kanale wasze zajebiste ciało pimpel z tej strony kłaniam się z kubasami pisają, tak to wygląda i w tle będziecie mieli znowu wybuchowy gameplay. Co prawda ja nie będę robił wybuchu, będzie robił go Manki, ale za to widzicie moją perspektywę tym razem i moje 150+. Mam tam 153 kg dokładnie, więc będzie ich dość sporo. I po prostu pod sam koniec Manki odpali jeszcze swojego nuka. Mam też inny gameplay i będzie ten gameplay też na dniach teraz wgrany, gdzie znowu będzie perspektywa Mankeya, ale to będzie gameplay specjalnie dla Rumuna, który w sekcji komentarzy ostatnio napisał: na hardkorze takie coś by było niemożliwe. Nie w PBC, my friend, nie w PBC. Mamy już dla ciebie przygotowany gameplay, tak jak to napisałeś, tak poczuliśmy się zmotywowani pójść na hardcore, mimo że nie oboje nie przepadamy za hardcorem. I nagraliśmy coś tam z Mankeyem dla ciebie. Będzie tam widać w głównej roli Mankeya perspektywę, ja tylko na chwilę swoją perspektywę pokażę, tylko po to, żeby coś pokazać pewnym niedowiarkom. Inaczej, ja tam po prostu nuka wbiję, podczas gdy Manki coś będzie robił. A więc ja wbijam wtedy na hardkorze nuka, a Manki zrobi bardzo fajny wynik. Czyli kolejny gameplay będzie znowu bardzo wysoki, tak jak ostatni gameplay, tak jak ten gameplay, i Mankeya gameplay z hardkora będzie wyższy niż ten. Będzie tak pomiędzy tym, co było ostatnio, a tym, co teraz widzicie. Takie będzie huhu! Więc jeżeli chodzi o gameplay, ostatnio dzięki temu, że był shipment, po prostu naprawdę bardzo wiele 100 plusów na kanał wpadło, kilka nuków wpadło, ja w międzyczasie jestem przy 4, mimo że nie jestem nukemanem. Ledwo co ostatnio w materiale powiedziałem: no, spodobało mi się, chyba zacznę próbować nabijać nuki. Cak, 4 już są. I przy czym wczoraj przykładowo w ogóle nie grałem, dzisiaj w ogóle nie grałem. Oh yeah, jeszcze tyle potencjału czasowego mógłbym poświęcić, aby nabijać więcej. Problem jest ale w tym, że mieliśmy znowu mały update i w update'cie znowu zrobili wielką zmiankę i podmienili znowu Shoothouse ze shipmentem. Nie wiem czemu, ale w ciągu ostatniego miesiąca głównym punktem w update'ach to jest to, że podmieniają, raz jest Shoothouse, raz jest shipment, za tydzień znowu zmieniają, potem jest shipment, nie ma Shoothouse'u, potem znowu jest Shoothouse, nie ma shipmentu, potem znowu nie ma Shoothouse'u, ale jest za to shipment. Co tydzień zmieniają, what the fuck, przez jeden tydzień dali radę zrobić to poprawnie, po prostu obydwie mapy dać, w jedną playlistę. Ja teraz się spodziewam, teraz było tak, teraz był Shoot the Ship, tak, bo był Shoothouse i Shipment, potem był sam Shoothouse, potem był sam Shipment, to coś mi się wydaje, że teraz powoli jest kolej, lub odwrotnie, najpierw był Shipment, teraz jest Shoothouse, że w kolejnym update'cie, zobaczymy, we wtorek, że wróci znowu Shoot the Ship, czyli będzie Shoothouse i Shipment w jednej playliście. Jeżeli to są te największe zmiany, które teraz możemy oczekiwać, okej. Okay. Dobra, żeby być fair, to nie było wszystko, a dodali jeszcze tryb 3x3 na strzelnicy lub na strzelaninie, nie na strzelnicy, a chociaż lepiej by ta nazwa jakoś pasowała, wydaje mi się. Małe mapki, no jak strzelnica, tylko taka strzelnica bardziej brutalna. jak widać, znowu mi trochę odbija, ale jak tak mało materiałów robię, streamów nie ma i tak dalej, mówię chwilowo, teraz z czasem trochę ciężko, to jakoś tak więcej energii mam, nie jestem taki wessany do zera przez te streamy, ja serio musiałbym ograniczyć te streamy powoli czasowo, takie 8, 9, 10 godzin, naprawdę potem cały dzień jestem nieżywy po takim streamie, jednak ten kod naprawdę bardzo wiele energii i mocy kosztuje, i potem jestem po prostu low power, low energy. A tak jakoś, jak nie ma streama, to kurde, mógłbym iść potańczyć. Gdyby nie to, że jeszcze muszę zaraz właśnie porozpakowywać wszystko, co już przygotowałem, pójść jeszcze do piwnicy kilka kartonów wynieść, żeby sprzedać jak najwięcej rzeczy, których mam w domu i których już od długich miesięcy nie używam, to wszystko będę sprzedawał, czyli mojego Canona starego, co to było, D60 lub 60D. Jeżeli dam radę wszystko znaleźć, co potrzebne, jeszcze Samsunga mojego, NX500, być może sprzedam mój tablet Androida 12-calowy. Zobaczymy, mam trochę rzeczy do sprzedania, obiektywy jeszcze do mojej starej kamery, tego trochę jest, bo chcę nazbierać trochę funduszy. Jak na razie jeszcze nikt się nie odezwał, jeżeli chodzi o współpracę przy moim PC-cie, którego planuję sobie na urodziny robić, więc trzeba inwestować, że tak powiem, w eBay.
abym miał trochę więcej funduszy, aby przynajmniej kilka wiatraków z RGB tam wsadzić, a przynajmniej kilka, no. Nie może być tak całkowicie nieświecący się system, no. Nie, nie w 2020, come on. A więc jeszcze mam trochę do roboty i tak dalej, itp., itd. Muszę też co nieco tutaj przygotować u siebie na PC-cie i tak dalej, a jest tego trochę, więc dzisiaj streamu nie będzie, jak już się możecie spodziewać, przynajmniej patrząc, o której godzinie ten materiał wgrałem, ale być może będzie jutro, tylko mówię, musiałbym go jakoś czasowo skrócić czy cokolwiek. Teraz znowu Shoothouse, więc znowu nadaje się to na stream, cały jeden stream tylko i wyłącznie na shipmencie byłoby nudno. Shoothouse, ale za to jest trochę większą mapą, można w różne sposoby, że tak powiem, rozgrywać te mecze, jest już to trochę co innego, tym bardziej, że muszę jeszcze zrobić na trzech szturmów longshoty dokończyć, żeby zrobić na nich złoto w końcu, więc na Shoothouse'ie, na hardkorze bardzo, bardzo easy jest to do zrobienia, więc co by szło zrobić na streamie, więc być może jutro stream. Patrzcie, 28 streak, 29... Padłem przed niukiem. Widzieli? Niestety, takich faili mam bardzo dużo, faili pomiędzy 26 a 29 streakiem mam więcej niż niuków w WW2. Masakracja. W każdym razie, wybrałem ten gameplay, mimo że już ostatnio był shipment, mimo że następny gameplay będzie shipment, z powodu tego wyniku, tak? Nie może być, że ja tylko mankaja gameplay wgrywam na kanał, i też musicie od czasu do czasu dostać tej, że tak powiem, jakości, jaka też na ten kanał się należy, czyli prawdziwe 2K i tak dalej. Czas najwyższy, by manki sobie sprawił monitor 2K, co by też mógł nagrywać mi w 2K i co by te gameplaye były trochę... To brzmi jak krytyka i manki na pewno. Kurwa, dobra, to już ci nie wyślę żadnego gameplayu. Dobra, kurwa. nie, po prostu chciałem mieć jakiś swój gameplay pomiędzy. Miałem tutaj gameplay z wieloma killami. Ja teraz nawet nie jestem pewien, czy to manki pod koniec puszcza niuka, czy nie supo. Mi się wydaje, że supo tutaj wbija od niuka. Tak, jeszcze nawet manki pod koniec meczu mówił, o, to będziesz u pingwina na kanale, bo pingwin na pewno ten gameplay wgra. I nie mylił się, więc to jest supo nuke pod sam koniec. Mimo że Monkey prawdopodobnie też nabił tutaj tego nuke'a. Monkey co chwilę nabija te nuke'i. Monkey robi więcej nuke'ów niż ja Advanced UAV. Ale tak to jest. Ktoś musi być lepszy, żeby inni mogli być gorsi, a ktoś musi być gorszy, żeby inni mogli być lepsi. Wiecie, o co chodzi, nie? No, tak to wygląda. To jest to, czego jeszcze wiele ludzi do dzisiaj nie rozumie, grając w gry. Wszyscy uważają zawsze, że muszą być tymi najlepszymi i że są tymi najlepszymi i potem jak się dostaje w pierdziel w meczu, to że coś tu jest winne. To jest gra winna, to jest połączenie winne, to jest wszystko winne, ale nie po prostu to, że ktoś jest lepszy niż ja. Yo! W przypadku Mankeya tak przykładowo jest. Jest lepszy niż ja. Muszę z tym żyć. Więc mówię, teraz mój gameplay, że był tak trochę pomiędzy gameplayami od Mankeya. Mankey więcej wgrywa u mnie na kanał niż do siebie na kanał, ale no ja bywa. Ostatnio wam tam linkowałem w opisie, tak a propos Mankeya kanał. Dzisiaj nie będzie jego linku, bo nie ma też jego gameplayu, ale w następnym gameplayu znowu jak będzie od Mankeya, to znowu będzie Mankeya kanał zlinkowany. Wiecie o co chodzi, nie? Jeżeli chcecie tam do niego zajrzeć, ale on nic nie wgrywa. Chyba 7 miesięcy temu coś wgrał ostatnim razem. A więc, mówię, był ten update 3x3, playlista na strzelaninie, coś jeszcze, przed chwilą specjalnie odświeżyłem Reddita, ale nic nie znalazłem, dodano playlistę Same Day Delivery, Cranked i Drop Zone, nie interesuje dosłownie nikogo ta playlista, i no i Shoothouse 2.4.7 już wspomniałem, nic, niestety, więcej. Zapowiadane były bardzo, bardzo wielkie patche, bardzo wiele zmian, naprawa całego Modern Warfare i naprawa przede wszystkim wersji PC-towej i tak dalej, itp., itd. Ja przykładowo teraz, wiecie, że na początku grałem bardzo dużo w Wojnę. Teraz w międzyczasie praktycznie wcale nie gram w Wojnę. Wiecie dlaczego? Bo jak wyskakuje mi Taworsk, jak wyskakuje mi ta jedna z nowszych map, już zapomniałem, ten Doki tam, to mam cały czas Memory Error 19000, coś tam. Próbowaliśmy ostatnio z Mike'em chyba z godzinę zagrać sobie w dwójkę, ale albo on miał Memory Error, albo ja miałem Memory Error, jeżeli trafiliśmy w końcu na Taworsk i mieliśmy na to wysrane już później. Później już nie robiło to sensu. To jest to. A więc, macie 153 killi z mojej perspektywy, nuke od supo prawdopodobnie, mówię, następny gameplay będzie znowu bardzo, bardzo mocny i będzie on z hardkoru, specjalnie dla Rumuna, więc Rumun już się może czekać, o ile Manki mi go dośle do tego czasu. To było na tyle, więcej do powiedzenia nie mam, szczerze mówiąc. Chciałem tylko powiedzieć, jakie były zmiany. Nie było ich wiele, więc powiedziałem wszystko inne, ale po zmianach nie było o czym gadać. To było na tyle, dziękuję za wysłanie mnie do końca, jak zawsze zapraszam do następnego razu i pa, pa, jutro stream, bitches! Yo!